Paulina Litwinow, witam serdecznie. Razem z moim kolegą z Filmoteki Narodowej, Michałem Pieńkowskim, opowiemy dzisiaj o filmie, po którym odtwórczyni głównej roli mogła zostać gwiazdą Hollywood. Niestety, z tej szansy zrezygnowała. Film był pokazywany w Stanach Zjednoczonych, a odtwórczyni głównej roli tak bardzo spodobała się producentom, że zaproponowano jej dwuletni kontrakt w Hollywood. Do tego wielką atrakcją jest ostatnia rola filmowa wybitnego śpiewaka operowego Stanisława Gruszczyńskiego. Na ekranie partnerują mu aktorzy dramatyczni, Węgrzyn i Jaracz. Całość okraszona jest unikatowymi widokami przedwojennej Warszawy. Najciekawszy polski przedwojenny film kostiumowy, Księżna Łowicka. To jak to właściwie było z tą Smosarską? Ona rzeczywiście miała robić karierę w Hollywood? film, cieszył się takim dużym zainteresowaniem w Stanach Zjednoczonych, że Jadwiga Smosarska, czyli odtwórczyni tytułowej księżnej Łowickiej, była rozchwytywana przez producentów, dostała propozycję podpisania dwuletniego kontraktu w Hollywood, ale niestety nie zgodziła się. Później jednak Jadwiga Smosarska i tak trafiła do Stanów Zjednoczonych. Wyemigrowała do Chicago. Niestety nie zrobiła już oszałamiającej kariery jako aktorka, po prostu mieszkała tam ze swoją rodziną. Mnie z kolei zastanawia pewna rzecz. W filmie pojawia się niejaki Gruszczyński. Kto to taki? Stanisław Gruszczyński w latach dwudziestych był jednym z najwybitniejszych śpiewaków operowych w Polsce. Śpiewał tenorem, co ciekawe już wcześniej grywał w filmach, ale w filmach niemych, m.in. w Panu Tadeuszu czy w Tajemnicy Starego Rodu. Księżna Łowicka to był jego pierwszy film dźwiękowy, no i niestety ostatni film w jego karierze, bo wkrótce po premierze tego filmu Stanisław Gruszczyński zaczął nie domagać głosowo i zmuszony był zakończyć swoją karierę. Także ten film jest ostatnim zapisem jego kunsztu wokalnego. Księżna Łowicka to dosyć ciekawy przykład filmu z okresu między kinem niemym a dźwiękowym. Mówi się o tym, że kiedy nadeszło kino dźwiękowe, wielu artystów straciło pracę w kinematografii, dlatego że mieli na przykład zły głos albo brzydką dykcję. Moim zdaniem nie w tym tkwił problem. Nowe kino dźwiękowe wymagało od nich zupełnie innych umiejętności niż nieme, które było pantomimą. Przyzwyczajeni byli do tej pantomimy, nie umieli odnaleźć się w tym nowym typie aktorstwa, w nowej reżyserii i w ogóle w nowym świecie, jakim było kino dźwiękowe. Moim zdaniem to jeden z najciekawszych filmów z Jadwigą Smosarską. Bardzo podoba mi się to, że widzimy tę aktorkę w zupełnie nowej odsłonie. Można by dyskutować, czy jest to rola udana czy nieudana, ale ja także ten film bardzo cenię, bo to jest ten mój ulubiony etap historii ten przełom pomiędzy kinem dźwiękowym a niemym. A tutaj dodatkowo smaczki w postaci przedwojennej Warszawy między innymi Łazienki Królewskie czy Stare Miasto. I to wszystko można zobaczyć w filmie, w dramacie historycznym, w dramacie kostiumowym Księżna Łowicka.